Nadejdzie władca ciemnej gwiazdy i sięgnie po światło. A ciemność zaleje cały świat. Poleje się smocza krew. W miejscu starcia światła i ciemności zrodzi się jedna jedyna gwiazda. Wokół niej wirować będzie pięć świateł. I zapanuje ciemność ponad zmierzchem, błysk ponad świtem. Gdy moc ta zostanie uwolniona, zniszczy nas siła podobna do strzały, która przeszyje nieboskłon. Przynajmniej tyle mówi ta zwariowana przepowiednia. Odnaleźliśmy świątynię starożytnych smoków, ukrytą w krainie wiecznych lodów. Czy wreszcie zbliżamy się do rozwiązania? Jaką tajemnicę kryje świątynia? I gdzie jest ostatnia broń Darkstara? Ostatnie pożegnanie. Złote smoki. Co się dzieje? Co tu robią złote smoki? Najwyższy patriarcho, co ty tu robisz? Czy jesteś sama? Pytam, bo mamy towarzystwo, Filio. Obserwują nas Xelos i przybysz z superprzestrzeni, Almeis. Witam, najwyższy patriarcho. Dawno się nie widzieliśmy. Co właściwie sprowadza cię do świątyni starożytnych smoków? Jestem tu, by walczyć o pokój w świecie. Doprawdy? Czyli coś za tą barierą może zagrozić pokojowi tego świata? Pokaż nam więc, co to jest. Jeden ruch, a zginiesz, Filio. Xelosie, co ty robisz? Najwyższy patriarcho, bądź łaskaw usunąć tę barierę. Nie możesz. Wierz mi, nic mi nie zrobi większej przyjemności niż poderżnięcie jej gardła. A teraz otwieraj, Xelosie. Nie uczynię tego bez względu na to, kogo zabijesz. Nie przyłożę ręki do zagłady tego świata. Patriarcho. Skoro nas atakują, to znaczy, że jest tam coś wartościowego. Co? Coś wartościowego? Stąd wniosek, że tam musi być Galvaira, piąta broń. Wiedziałam, że tam jest. Chcesz powiedzieć, że w końcu ją znaleźliśmy? Nareszcie. Co? Skoro tak... Nie! Straszne. Jak on mógł? Czy one wiedzą, że nie mogą się z nim mierzyć?
Rzucę zaklęcia uzdrowienia. Za późno. Czemu to zrobiliście? Przysięgliśmy oddać życie w obronie tego świata. I ta przysięga ma uzasadnić waszą śmierć? Spytaj najwyższego patriarchę. Więc on tu jest? Na to wygląda. Skoro jest on, to ostatnia broń też tu musi być. Rób co chcesz. Nic nie zmusi mnie do oddania w twe ręce tej broni. Nie waha się poświęcić życia swoich ludzi. Rozumiem. Od początku wiedziałeś, że ostatnia broń znajduje się tutaj, prawda? Co z tego? Skoro to już wiemy, nalegam, byś rozbił barierę. Chyba że życie filii nic dla ciebie nie znaczy. Twoje żądania są bezcelowe. My, słudzy bogów, nie możemy przerwać tej ostatniej bariery. Nie posiadamy takiej mocy. Co? Nie my ustawiliśmy ostatnią barierę. Zrobiły to same starożytne smoki. 1000 lat temu. Straszne. Dysponując potężną bronią, starożytne smoki zwróciły się przeciwko nam, którzy służymy Bogom. Zdecydowaliśmy się je zniszczyć, zanim zdążą zagrozić całemu światu. To nieprawda. Potem ukryliśmy broń przed innymi. Za tą pierwszą barierą ustawiliśmy następne, aby ją zabezpieczyć. Nie wierzę. Kłamiesz. Czyż nie zostali zabici dlatego, że nie chcieli walczyć u waszego boku? Cicho, Filio. Bez względu na to, jakie były intencje starożytnych smoków, tylko my, złote smoki, zasługujemy na posiadanie tak silnej broni. Chyba raczej starożytne smoki same ukryły tę broń za barierą, gdyż nie chciałybyście ją posiedli. Wiedziały, czym to może grozić. Za pomocą swych czarów przemyślnie wykorzystały energię broni Darkstara, żeby stworzyć te bariery. A to oznacza, że tylko potomek starożytnych smoków mógłby ją rozbić. Więc... Trzeba znaleźć sposób na usunięcie tej bariery. Myślisz, że to możliwe? To nie twoje zmartwienie. Nie rozumiem. Powinieneś lepiej dbać o swoje zdrowie, patriarcho. Odkąd wiem, że nie możesz złamać bariery, stałeś mi się niepotrzebny. Xelosie, nie. Wątpię, byście dali mi działać w spokoju. A ja muszę likwidować przeszkody. Potem mogę dowoli zastanawiać się, co dalej. Gotuj się na śmierć. Nie fatyguj się wzywaniem swej armii smoków. Już zapomniałeś, ile zabiłem w wojnie upadku potworów? Nawet za cenę życia nie oddam.